Dzień dobry, witam się z Wami w 15 dniu naszego świątecznego tworzenia. Słuchajcie, dzisiaj jedna kartka z grudniownika. Ja muszę w końcu się zmobilizować i te numerki tam powklejać i ogarnąć, żeby widać było, jak to u mnie wygląda. Wy oczywiście możecie robić sobie według swojego uznania, nie ma problemu. Słuchajcie, dzisiaj szybko jedna strona grudniownikowa i robimy sobie karteczkę, bo słuchajcie, jednak mimo wszystko dla mnie. Ten Scrap Mass ma na celu, żeby jednak tych karteczek tutaj przemycić jak najwięcej, żebyśmy mieli tych kartek dla swoich bliskich, do wysłania, dla znajomych, dla przyjaciół. I jednak tu chcę, żeby tak te kartki przebijały mimo wszystko. To jest też moja pasja większa niż, wiecie, jakieś home decor, czy inne dekoracje, czy media. Więc jednak te kartki muszą mieć tu swoje miejsce. I dzisiaj taką karteczkę zrobimy. Dziś będzie karteczka na bogato, do pudełka. Pudełeczko już mam złożone, oczywiście baza, pudełko z rzeczy z papieru, pudełko jest białe, gładkie, w całości tym razem. Ostatnio chyba robiliśmy z okienkiem, albo ja już coś, albo robiłam gdzieś indziej, nie wiem, ale chyba robiliśmy z pudełkiem, o ile, albo nie robiliśmy jeszcze, słuchajcie, takiej na bogato. Nie, robiliśmy coś, ale mi teraz uciekło to z głowy. No tak, robiliśmy tam z bombkami, choineczką i ona miała okienko. Przepraszam, a ta będzie bez okienka. Także słuchajcie, nie przedłużamy, zabieramy się do roboty. Ja mam kolejną stronę już zrobioną. Wy mieliście sobie przygotować do przodu, o tym mówiliśmy. I ja tu mam znowu okienko podbite na, wiecie, na sreberku. I teraz patrzę, czy tak tego nie wysunąć. Tak bym to poszerzyła. Myślałam, żeby grafikę umieścić tutaj, ale tu mieliśmy, zobaczcie, jeżeli pamiętacie, Mikołajka z tej strony, więc chciałabym dla takiej przeciwwagi, żeby było tu, żeby nic tam nie zahaczało, nic złego się nie działo, to po pierwsze. A po drugie, tutaj damy jakiś napis, ale tutaj spokojnie wyjdzie zdjęcie, bo pamiętajcie, że ta nasza kieszeń ma tutaj dokładnie, moja przynajmniej, zmieści zdjęcie 9x13 bez żadnego problemu, więc to jest w ogóle superowa sprawa. Więc nawet tu nic nie musi być, bo ja sobie tu wkleję po prostu zdjęcie, a tutaj u góry skompletuję sobie, po prostu zetrę ze sobą. To jest ta jedna z tych kart do wycinania. I z jednej właśnie z kart do wycinania też wycięłam ten obrazek. Tam na nim była taka. Tam jest dużo takich różnych obrazków. Słuchajcie, ja sobie jeszcze tutaj to zatnę, bo tych kart wszystkich i tak nie wykorzystam i tak, więc no wiadomo. A tu mi się przesunęła. Czekajcie chwileczkę. Bo ja mam znowu palec, słuchajcie, uszkodzony. Ja co chwilę coś narobię. Sekundka, bo mi się przesunęła z tego mojego tu ostrokrzewu ta kuleczka. Więc ja to muszę naprawić. O, dobra. Już nie muszę nic docinać. Może troszeczkę. No i najpewniej potem jeszcze sobie może jakieś złocenia dodam. Zobaczymy, ale nie chcę też dzisiaj przeciągać. Chcę tylko pokazać, jak wygląda dekoracja moja kolejnej strony grudniownika. I tak jak wiecie, tu polecimy po dwie, po trzy strony, po dwa, po trzy dni, a te końcowe potem Wigilia i święta będą. Bardziej chcę to przy krawędzi, nie chcę tego właśnie na środku, chociaż może damy na środek. Okej. Wiecie, ja, żeby ten odcinek nagrać, prawie godzinę się przygotowywałam, bo wczoraj mieliśmy tutaj warsztaty. Pozdrawiam wszystkie warsztatowe dziewczyny, fantastyczne. Wspaniale się bawi, no przynajmniej ja się wspaniale bawiłam, więc mam nadzieję, że one również. Nie będę tutaj doklejała samej tej końcówki, bo tu mamy, żeby mi ten klej nie odchodził. Ja się bawiłam fantastycznie. Słuchajcie, tak bawiłam się tutaj, ale dziewczyny były bardzo wyrozumiałe, bo wyskoczyła mi taka nieprzewidziana rodzinna sytuacja, więc musieliśmy tak naprawdę punktualnie o tej 17 skończyć, żebym zdążyła, ale dojechałam na czas, słuchajcie, jeszcze do mojej tam rodzinnej miejscowości, do domu. Możemy tutaj napis przymocować. No zobaczymy, co będę robić. Tak mi się to podoba, żeby to jednak troszeczkę wystawało. O. No i mamy, słuchajcie, kolejną stronę moją. Ja, to pięknie podbija ten złoty kolor, więc fajnie to tu wygląda. A to sobie będę wszystko oklejała, jak już będę mieć jeszcze więcej tych ścinków. Jak już skończę wyklejać te główne strony, bo tutaj większe. Tutaj mam tego. Dziwne te pajacyki naprawdę są trochę takie creepy. Także mamy kolejną stronę, moi drodzy, i możemy zabierać się
do karteczki. Także jedziemy z karteczką. W porządku, moi drodzy. Jeszcze szybciutko podłączyłam prąd i miałam wszystkie przedłużacze tam na stole. Moja karteczka, tak jak mówiłam, DLK. Będę korzystać, słuchajcie, z kolekcji Joy to the World. Przepiękna kolekcja w takich niebieskościach i beżowościach, więc kto lubi takie kolory, to jak najbardziej jest to kolekcja dla niego. Z tym, że ja muszę jednak połączyć ją potem. Jest jeszcze z tej kolekcji oczywiście basicowy bloczek, czyli taki, wiecie, w którym są grafiki. Piękne też arkusze, elementy do wycięcia, napisy, mnóstwo tych elementów są i niebieskie, i możecie iść i w niebieskości, i w czerwoności, jak kto ma ochotę. I ja albo z tego basica, albo z tej dużej kolekcji, bo oczywiście jest też duża kolekcja tego Joy to the World. Nie wiem, czy to mam pomieszane. Ja mam jeszcze, ja robiłam warsztaty z tego. Tak, to jest duża kolekcja, mam takie różne ścinki. Ja najpewniej z tego wytnę sobie jeszcze potem, żeby okleić tą moją kartkę, wiecie, w środku, w całości. Ale nie będę tego już dzisiaj robić, bo ja, wiecie, najważniejsza jest ta strona okładkowa, a wyklejanie sobie tych kart w środku to każdy robi, każdy potrafi. Zobaczcie w tej kolekcji, jakie piękne te kubki są duże, jak można fajnie wycinać te elementy do ozdabiania prac. Super są, więc polecam serdecznie. To jest starsza kolekcja, ale bardzo ją lubię. Także jak mówię, ja sobie potem powyklejam te środki. Dla nas najważniejsza jest, wiadomo, okładka. No i tak sobie tutaj przemierzałam te wszystkie strony i zastanawiałam się, który użyć arkusz, a że chcę iść w takie kolory mroźne, śnieżne, postanowiłam, że będzie to ta karteczka. Ja mam kolekcję 15x15. Bardzo lubię z nich korzystać, właśnie łączyć te piękne dekoracje. Można robić sobie górę, wiecie, w takim deseniu, spód w takim, czyli można połączyć sobie, że na dole będą jakieś kubeczki fajne albo jakieś inne tło, jakiekolwiek, no to już to jest kwestia gustu. Także słuchajcie, no kombinowałam i wykombinowałam, że dziabnę tutaj okładkę, bo ta okładka najbardziej mi spasuje tutaj do tego, co chcę zrobić, a spód będzie w takim kolorze bardzo neutralnym, takim beżowawym, chociaż myślałam tu nad dechami. Powiem Wam szczerze, teraz mam troszeczkę dylemat, czy by tutaj nie dać tych dech. Tu mamy takie banerki. No, ani w tym, bo ja chciałam... Ja już mam oczywiście tu, słuchajcie, mniej więcej tak rozplanowane wszystko, ale myślę sobie, że te iskrzące rzeczy będą się odbijać bardziej na tym jasnym beżu. Więc ja tutaj łączę karty. To jest bardzo fajne właśnie w tych bloczkach 15x15, że można bardzo fajnie łączyć sobie dwie różne, może nie tekstury, ale wzory, można fajnie urozmaicić pracę. Ja dzisiaj mam tekturki z fabryki Weny. One już są, wiecie, pokryte klejem i tym takim szkłem, żeby się mieniły. Musiałam to zrobić wcześniej, żeby to wyschło. Mam te dekoracje i mam takiego renifera, nie wiem, łosia. Z tymi łosiami, słuchajcie, mam kawałeczek koronki, wycięte mam właśnie rameczkę taką z Agi Art. Bardzo mi się spodobała tutaj. Wycięłam dwa razy i skleiłam je ze sobą, żeby były takie mocniejsze i sztywniejsze. Bardzo fajnie, wiecie, skleiły się, nie było problemów. Mam kwiatuszki, które w sumie powstały wczoraj na warsztatach naszych tutaj świątecznych. Zostały mi, nie wykorzystałam, więc dzisiaj jak znalazł do kartki. Tutaj, moi drodzy, to są resztki z poprzednich rzeczy, jakie robiłam. Chyba też wykorzystywałam to przy jakiejś tych naszej torebce i tym podobnych tam kartkach. Wiecie, jak są poobcinane, nie wyrzucam. Teraz mi się to dzisiaj tutaj przyda. To są takie resztki pozostawałe. Różne kulki, styropiany. Też do końca nie wiem, co będę jeszcze wykorzystywać, ale tutaj te wszystkie rzeczy sobie przygotowałam. I ja teraz chciałabym ciachnąć sobie to i połączyć w ten sposób. Możecie zrobić to tak, że nakładacie jedną na drugą, na tej wysokości, jaką chcecie. I to też jest fajne, bo dzięki temu macie taką grubość fajną pracy, ale nie zawsze to da się zrobić, bo ja chcę tutaj obniżyć troszeczkę ten mój jakby poziom kartki, czyli ja muszę ją głębiej sobie zrobić. Tak w sumie się zaznaczam, czy zastanawiam, czy z tej strony nie dziabnąć, chociaż to i tak zakryjemy, bo ja tu będę miała dekorację, więc tego i tak nie będzie za bardzo widać. No ale sobie to zdobędę tu.
Także moja szerokość kartki to jest, są rzeczy z papieru, ma 10 cm, więc ja obydwie moje te bazy maleńkie dotnę sobie na 9,8, żeby mieć pewność, że... Chociaż tak patrzę tutaj... A, słuchajcie, no ani w tym, ani we w tym. No kurczaczek, powiem wam. Boję się, że tego konia potem będzie widać, ale zrobimy tak, żeby nie było. Mamy 9,8, to jest jedna kartka. I 9,8 druga. Z takich ścineczków ja jeszcze wycinam czasem jakieś listki, ozdoby i tym podobne. Więc mamy, słuchajcie, docięte tutaj na 9,8. Nie robię już tu podbicia, czyli bazy spodu. Będę to robiła od razu na... Chociaż zastanawiam się, czy by nie zrobić, słuchajcie, no to... A może zrobimy podbicie, a to zrobimy na górze. To będę to musiała zwężyć jeszcze bardziej. Dobra, słuchajcie, ja poszukam mojej srebrnego papieru lustrzanego. Jeżeli uda mi się go znaleźć, to podbiję to papierem lustrzanym srebrnym, a jeżeli nie, to poszukam, może podbijemy to jeszcze jakimś papierem, żeby zrobić z tego panel. Jednak to będzie wyżej, to będzie super. Zaraz wracam. Moi drodzy, mam papier lustrzany srebrny. Nie będę wam tutaj, wiecie, świeciła tym. I to, co muszę teraz dociąć sobie na wymiar, to jeszcze raz te moje paseczki. Skoro ja mam 9,8 ten papier lustrzany, bo ja go dorobiłam teraz do kartki, czyli 9,8 na 28, tak? Bo 21 mają... Dokładnie, 28. To teraz muszę sobie zwężyć te moje karteczki. I ja zwężę tak, żeby było 9,4. No myślę, że tak. Myślę, że 9,4 powinno wystarczyć. Żeby były tak o te 4 mm, albo trochę mniej, albo 9,2. To będzie 6 mm na szerokość. Idealnie. Czyli zrobię sobie tak, żeby troszeczkę jednak to sreberko od spodu było nam fajnie widać. I teraz od lewej strony sobie to przyłożę, żeby ładnie dopasować. I mamy, zobaczcie, mamy tutaj ten jeden panel i drugi. I tu ja muszę sobie teraz zadecydować, w którym miejscu będzie to przejście. To więc może przyłożymy sobie, jak mam daleko te, żeby tutaj to ładnie tak zapełniało. I rąbek się zmieścił, więc myślę sobie, że w tym miejscu spokojnie mogę połączyć te moje dwie karty, może nawet niżej. Tu zaznaczam, w którym miejscu będę łączyć. Tego nie będzie widać, bo tu będą koronki i te ozdoby, więc o to się nie muszę martwić. Natomiast tutaj musiałabym wiedzieć, jak to skrócić, bo wiecie... Wiecie, tak sobie przyłożymy. No mniej więcej chciałabym, żeby tego sreberka tak... Albo wiecie, co zrobimy? Możemy je połączyć. Będzie nam się lepiej pracowało, prawda? I skoro ja wiem, że one łączą się w tym miejscu, to ja sobie już je od razu łączę. Ładnie tu mamy też grubiej w tym. Nie rozcinam tego. Jeżeli mam równiutko docięte karty, to fajnie też tutaj tak to mam po prostu grubsze. I lepiej to będzie się działo. O. Teraz sobie przyłożymy do tego naszego papieru lustrzanego. O. I tutaj wiem już, w którym miejscu mniej więcej sobie... Ja robię na przyłożenie, tak wiecie, żeby mniej więcej było tyle samo od góry, co od dołu. I teraz dokładnie sobie ciacham. I spójrzcie. Ja nie chcę po prostu wam świecić w oczy tym papierem lustrzanym, dlatego tak... W ten sposób będzie wyglądało nasze podbicie karteczki. Tak możemy też sobie po prostu budować nasze bazy do prac. Ja bym chciała znaleźć teraz, słuchajcie, tylko mam problem, bo z tą moją matą do przetłoczenia radełkiem. Słuchajcie, no po warsztatach to tak ciężko bywa, bo ja wszystko mam, wiecie, pochowane, powynoszone stąd miałam skrzyneczki, żeby było więcej miejsca, ale zaraz zobaczymy, może gdzieś tu się schłoną. Dobra, tej czarnej nie wyjmuję. A, stół przesunęłam. Wezmę tą niebieską, też jest ok.
Delikatnie sobie krawędzie przetłoczę. To nie jest konieczne, ale dla mnie to będzie taka dodatkowa dekoracja. Tu w tych miejscach, gdzie jest grubiej, muszę delikatnie uważać, żeby mi tam nie zjechało. Tu. A nawet powiem Wam, że na tej miękkiej to jakoś tak lepiej idzie. Zobaczcie, mamy gotowe. Odkładam sobie. Okay. Mam tutaj tekturę introligatorską, oczywiście do podbicia. No, tektura musi być, słuchajcie. Żeby sobie podnieść fajnie naszą kompozycję. O, oho, nie po tej stronie, ale nic nie szkodzi, to będzie zakryte. O, że się zapomniałam. Bywa i tak, słuchajcie, to nic złego się nie wydarzyło. Ja i tak będę to tutaj. No dobrze, że akurat przemazałam tutaj, gdzie będzie to zasłonięte. Taśma PET albo jakaś inna taśma fajna. Ja mam tasiemki teraz fajne. Nowe taśmy są właśnie w Lemon Craft. Ale akurat już to mam pod ręką, więc nie będę tam po szufladach biegała. I tutaj, wiecie, przedłużała. Moi drodzy, dzisiaj dzień 15 naszego tworzenia. Sponsorem naszej literki jest, sponsorem naszego dnia jest literka G jak gwiazdka. Więc... No i tu sobie tak, ja zawsze staram się jednak, wiecie co, akurat w albumiku naszym przyklejam normalnie na klej, tam jakoś, gdyby mi się coś tam odkleiło, to mogę poprawić te małe elementy. Przy okazji też przetestuję, jak zachowuje się klej przy papierze lustrzanym, bo albumik zostaje u mnie, więc będę go miała tutaj na oku i zobaczę, jak to tam wszystko pracuje. Ale jak robię kartki takie, wiecie, dla klientów, czy jak wysyłam kartki, to jednak wolę dla pewności mimo wszystko ten... O Boże, tak ten palec mi, słuchajcie, jeszcze boli. Się tak nie dość, że nabroiłam, to jeszcze uderzyłam się w niego tak mocno, że... Dobra. Jednak wolę mieć pewność, jeżeli chodzi o trzymanie się tego do... żeby robić to na taśmie takiej dwustronnej. Słuchajcie, ja sobie to przyłożę. Nie wykluczona, że będę musiała poprawić, ale ja sobie muszę to trochę, wiecie, do siebie przysunąć. Muszę sobie do siebie przesunąć, bo troszkę jestem jednak ślepawa. Można, wiecie co można, a mi się odbija w tym lustrzanym ten spód. Można zrobić taki myk, że macie taśmę dwustronną, lekko ją sobie smarujecie klejem, żeby ona trochę jeździła, żeby tak od razu nie złapała. Dla osób, które boją się, bo robią na przykład pierwszy raz, więc ja muszę po prostu do siebie przesunąć czasem, bo no, na pewno łatwiej wszystko dopasować niż tak, wiecie, na odległość. Przekładając tutaj nigdy nie widzę góry, zwłaszcza, że ona się podnosi lekko. Także tak wygląda już nasz panel, gotowy do ozdabiania. I to, co ja sobie tu zaplanowałam, to chciałam, żeby tu pięknie te śnieżynki spadały. Zobaczcie, jak one, nawet nie wymierzałam, a patrzcie, jak idealnie się tutaj mi skumulowały z tym. Na pewno chciałam koroneczkę. Na pewno myślałam tutaj o tym wykrojniku, który mi się idealnie tu spasował. Bardzo mi się podobał od początku, więc wiedziałam, że on tutaj musi być. No a potem będziemy tą resztę ozdabiać. Tu mogłam jeszcze napis ciachnąć. Słuchajcie, mam tu napisy takie właśnie z fabryki, ale muszę to jeszcze też tak wyrobić sobie, żeby się pięknie mieniło, więc na razie nie będę go kleiła, muszę mieć go gotowy. Oj, a tutaj słuchajcie, chyba od tego... No i to, co teraz trzeba zrobić, to najpierw przykleić sobie ten delikatny wzorek. Piękne są te gwiazdki. One są takie, wiecie, ażurkowe i delikatne. Trzeba z nimi delikatnie postępować, czy to przy embossingu, czy tak jak ja tutaj po prostu pobielałam to wszystko, nakładałam na to ten taki iskrzący śnieg, żeby ładnie to tutaj się pięknie nam odbijało, żeby robiło taki zimowy klimat. Więc no... bo tutaj widzicie, ona mi się tu w tym miejscu coś przegięła, ale to nic nie szkodzi. Nałożymy klej, jak się przyklei do papieru, będzie już super. Damy to troszeczkę niżej.
Muszę tak przyłożyć, żeby już mi się to nie przesunęło, bo tam jest klej i będą ślady. Także możecie brokacić, możecie nakładać brokać, możecie nakładać srebrzenia, co kto ma ochotę. Możecie oczywiście embosować. Ja dzisiaj unikałam embossingu, bo uznałam, że po pierwsze nie każdy embossing posiada możliwość embossingu, a po drugie po prostu chciałam też coś innego zrobić, bo embossowałam już niejednokrotnie, więc... Słuchajcie, tu sobie muszę to skrócić, chociaż zastanawiam się, czy nie zostawić, ale nie, tak zrobimy tu mniej więcej. Koroneczkę możecie jakąkolwiek sobie tutaj, słuchajcie, zamocować. Ja sobie to muszę teraz odwrócić i nałożyć kleju tu. Ja zawsze nakładam w takie grubsze miejsca, tam gdzie nie mam jakichś większych prześwitów, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. I tu wysuwam do góry. Dobra, zobaczcie. Mamy ładnie koroneczkę przymocowaną i teraz możemy... Bardzo podoba mi się ten wykrojnik. Oczywiście zakupiłam go w zielonych kotach. I teraz musimy sobie go tylko ładnie pokryć klejem. Staram się unikać klejenia na, wiecie, na ręce, bo no mnie akurat się zdarzyło, ja już to powtarzałam niejednokrotnie, mocne zaczerwienienia, czyli jakieś alergiczne wystąpiły u mnie sytuacja. No wiecie, to mogło to być z powodu tego, że przez dłuższy czas cały czas w ten sposób robiłam, więc co za dużo to niezdrowo, ale lepiej się upewnić, tak wiecie, kiedyś nałożyć sobie chociaż raz i sprawdzić, czy nic wam nie będzie się działo, bo... Dobra, mamy kółeczko pięknie. Okej, okay. I mam też tego, czy to jest, słuchajcie, mam problem, czy to jest renifer, czy to jest jelonek, czy jakiś inny łoś. Mam, tak jak wspomniałam, tutaj te gotowe gałązki. Słuchajcie, kartka nie musi mieć mnóstwo elementów, można zrobić kartkę na bogato. A kwiaty i takie właśnie dodatki, jakieś jak tekturki, one mogą nam bardzo fajnie podbić pracę, niekoniecznie trzeba, wiecie, mieć... Ja tak patrzę na te gałązki i się zastanawiam. One mi się bardzo podobają, ale nie wiem, czy one tu nie będą takie... takie, wiecie, nie wiedzieć skąd się wzięły. Zobaczymy, jak my tutaj wkomponujemy te kwiatuszki. Ale nie chcę też, żeby to było takie, wiecie, mocno przy... Chyba, żeby tą zieloną zostawić, żeby troszeczkę podbiła nam te gałązki. To będzie ten nasz zwierzaczek. O. Może ta gałązka tutaj coś daje takiego... Wiecie, że coś tam jest pod spodem, tylko musiałabym ją bardziej tak trochę rozplaszczyć i... zrobić ją tak warstwowo, że... Muszę tutaj... Coś mi tu poleciało z tego mojego... Jakiś taki ten Big Shot, nie Boże Big Shot, tylko ten Sizzix mój taki. Jakiś taki, słuchajcie, nie onaki. Tu troszeczkę wyżej, tu troszeczkę niżej. Czyli tak go trochę powarstwować, żeby nie robić go w jednym punkcie. O! Może tak to będzie lepiej wyglądać. Tu. Dobra. A teraz to zakryjemy tymi gałązkami i nie będzie tego tak bardzo widać. Wiecie co, to jest myślę czas, żeby przykleić to do mojej kartki, bo ja boję się, że potem nie będę umiała tego nakleić, jak te wszystkie kwiaty poprzyklejam. Jednak wolę, żeby to było mocno dociśnięte, tak stabilnie się trzymało. Do krawędzi. Tu mamy ten tył papieru lustrzanego. On jest taki solidny bardzo. Okay. Słuchajcie, papier lustrzany do bazy. Widzicie, już nie mogę tego przesuwać za bardzo, więc dobrze, że teraz się zorientowałam i
I to jeszcze przykleiłam. Tutaj mam dołem trochę większą przerwę, ale już nie będę się... O, dobra, jest w porządku. Ja wolę mieć już to przyklejone i mieć pewność, że żaden psikus mi się tu nie stanie. No i słuchajcie, teraz mogę gdzieś tu wkomponować te gałązki tego ostrokrzewu. I jak mi się to przeplecie z tymi gałązkami zielonymi, nie chciałam, żeby bardzo dużo tych zielonych gałązek tu było, żeby one były takie dominujące, ale żeby jednak coś tu się działo, żeby nie było to takie, no wiecie, naszego zwierzaczka, oczywiście na kosteczki 3D, ale to ja bym wolała te 3 mm. Kosteczki mam oczywiście z Lemoncraft. I tu go musimy porozdzielać, czyli... Tutaj pięknie jeszcze z boku i trochę na szyję. Zobaczę, czy mi tu nie przebija. Troszkę za szeroki, więc sobie go zwężę. Mam takie utrudnienie z tym palcem, że... Okej, dobra, mamy. Mamy to. Bo jeszcze sobie tu tylko, słuchajcie, oderwać te błonki. Nie. Słuchajcie, te kosteczki to jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o otrzymanie się. Ja sobie myślę, że ja właśnie tego zwierzaczka już tutaj nakleję, żebym nie miała potem problemów, wiecie, z wciśnięciem go między gdzieś tam kwiaty. Chcę go wysunąć poza to kółeczko, żeby tak ładnie gdzieś mi tu wychodził. A teraz już będziemy sobie kompozycję budowali tutaj, bo nie będzie go widać. Zastanawiam się, czy dawać oba te kwiaty. Czy to będzie już trochę za dużo. I damy dwa. Choć wiem historię o parzystych i nieparzystych cudach, ale ja po prostu, słuchajcie, robię tak, żeby mi się to podobało i żeby mi to pasowało i żeby to ładnie wyglądało estetycznie. Zupełnie nie zwracam uwagi, przynajmniej nie zawsze, że tam się gdzieś daje, wiecie, jakieś parzyste, nieparzyste. No ale nawet gdybym ja dała tak, jak powinno być, a nie będzie mi się to podobać, bo mi to nie pasuje w żadną stronę, no to nie będę się, słuchajcie, przymuszała do tego, żeby tam, wiecie, gdzieś na siłę tego typu zasady stosować. Zresztą ja nie działam tutaj jako florystka, tylko robię kartki i ma mi to pasować, żeby mi się to podobało. I tyle w tym temacie. Cokolwiek tam, ktokolwiek sobie nie myśli. No i tak, słuchajcie, ten duży kwiatuszek na pewno będzie tutaj na brzegu. Bo on nam tu pozasłania te wszystkie łączenia. O. Ja mam ten kwiatek troszeczkę pogasowany, troszeczkę jest tym szkłem też pokryty, więc on pięknie się tutaj też mieni. To są te gałązki, które mówiłam, że mi pozostawały z innych projektów, więc idealnie można je wykorzystać też tutaj. Ja sobie tu na przykład podkleję tego małego kwiatuszka, który nie wiedzieć czemu mi tak tutaj się, czy dlaczego. Dobra. Czekajcie chwilę, bo coś mi tu nie wyszło. Się zdarza, bo nie wygięłam sobie, słuchajcie, tego drucika diobelskiego. Nie chciałam go wycinać, bo uznałam, że on tu będzie dobrze z tym drucikiem. Dobra, myślę, że teraz jest ok. Że cała ta nasza kompozycja będzie się skupiała przy górze. Tutaj te gwiazdki wychodzą, więc wydaje mi się, że to ładnie wygląda. Kończą mi się te gałązki, muszę je gdzieś wyczaić, bo one mi się tak podobają. A nie pamiętam już, gdzie je kupowałam. Najpewniej w Zielonych Kotach. Muszę tam pooglądać trochę.
wolałabym, żeby ta była w górze, ale może gdzieś tu z boku. Na razie sobie powsuwam, a potem będę kombinowała, czy dalej je chcę w tym miejscu, czy nie. Tutaj mi w ogóle nie pasują, tutaj pasują. Tu jest ok, więc tam sobie już ją od razu. Kuleczki uciekają, słuchajcie. Tu takie brokatowe, ładne, między gałązkami gdzieś mogą się przemykać. Może to tak zrobimy. O! I teraz ją tam wsuniemy. Wczoraj dziewczyny tutaj, słuchajcie, robiły kartki i chyba Madzia Potaśnik na świetny pomysł wpadła. Zaraz wam to tutaj zademonstruję. Chyba Madzia to była, tak mi się wydaje. I przecinała te kuleczki. O, i po paznokciu. Zaraz sobie sprawdzimy, zobaczcie. I też to był świetny pomysł, bo jak jest taka duża kula, no to ona czasem tak, wiecie, brzydko odstaje. No ciachnęłam sobie ten paznokieć, słuchajcie. Same ofiary normalnie od wczoraj. I takie połóweczki, jak po prostu sobie wsunę gdzieś pod gałązki, to one, popatrzcie, jak ładnie wyglądają, a nie są takie odstające do góry. Więc Madziu, bardzo ci dziękuję. Też nie wpadłabym na to. Wiecie, czasem człowiek takie proste rozwiązania, a zupełnie jakby nie. No i kleję się teraz do kleju. Można sobie taką kuleczkę na pół przeciąć i zobaczcie, jak ładnie się, już teraz mi się ładniej wkomponowała, niż jak była taka bardzo duża. Już mi się bardziej podoba. A coś tu się dzieje i fajnie tutaj się zapełnia. Bardzo chciałam, żeby to było takie mocno mroźne i żeby takie było fajowe. Gdzie było, nie umiem tego otworzyć teraz. Słuchajcie, chciałam tego zrobić. Jestem tak poszkodowana, słuchajcie, tu palec, tu coś tam. A nie chcę, żeby mi się to tak bardzo wysypało, więc już wolę tak to pomymrać tu. I paluchem ponakładać te kuleczki, jeżeli mi się uda. Styropian też jest taki, powiem wam, trochę oporny. On też potrzebuje czasu, żeby się dobrze zasuszyć i fajnie trzymać, żeby te kuleczki gdzieś tam potem nie biegały tam czy siam. Więc na pewno wymaga cierpliwości. Ja jestem takim, wiecie, szybko, szybko tu, tam i zawsze mi gdzieś to tam potem wyfrunie. No ale naprawdę trzeba poczekać, aż to porządnie przyschnie. Wiecie, co ja jeszcze mam? Przypomniało mi się... To się wytnie, że ja mam takie te Sizzixa w niebieskościach, a dokładniej to się nazywało, nie mam nazwy tu chyba, Arctic Sky, czyli to są też te, wiecie, te wszystkie fajne dinsiki, ale w takich właśnie pięknych, błękitnych odcieniach, takich mroźnych. No i tak pomyślałam sobie, że może by się to tutaj fajnie nadało. Tylko nie wiem, czy uda mi się takie maleństwa tu poprzyklejać, słuchajcie, bo to jest właśnie zawsze... Nie chciałabym tego tak bardzo mocno wysypywać, bo boję się, że mi to poucieka. Widzicie, już ten styropian tu odkleja się. No dobra. To, co wyleciało, zostawimy. Zobaczymy, co się przyczepi. Resztę sobie szczepnę na papier, ale pięknie to tu wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale bardzo ładnie się... wybijają te elementy. Tu mamy takie niebieskie, coś tak jak miałam z tego Rose Gold, które też używałam, jeżeli kojarzycie. Tu mam właśnie takie, o, na zdrowie, niebiesiutkie. Nie wiem, czy one się tu sprawdzą, ja sobie podokładam, zawsze mogę to wyjąć. Możecie dołożyć cekinki, ale chyba te kółka takie niebieskie tak jakoś nie bardzo mi tu paszą. Nie, nie pasuje mi to, bo tutaj mam te... O, na szczęście na rękę.
Te kulki styropianowe są, więc jakoś te kółka takie duże mi tutaj nie za bardzo. Dobra, skoro nie za bardzo, czekajcie, sobie wezmę te zgarnę. Śliczne są te cykinki. To spróbujemy. Słuchajcie, no ja mam dzisiaj jakiś taki dzień, wszystko mi z rąk leci, ale ten palec mi utrudnia życie, powiem Wam szczerze. No, tu mamy takie gwiazdki, z tym, że te gwiazdki są trochę takie, one się mienią na takie opalizujące. No wbrew pozorom też mi to nie pasuje. Ale czekajcie, ja mam jeszcze fajną rzecz. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Te kuleczki sobie tutaj zostawię. To jedynie te kuleczki mi tu się spodobały. To jest fajne, to może by było do takiego ciemniejszego jakiegoś projektu, ale ja Wam zaraz coś pokażę. Czekajcie chwilę. Kuraj nam tu na warsztaty przywiozła takie fajowskie rzeczy Ania nasza, Burkhardt. Ania przyjechała z Gdańska, słuchajcie, na warsztaty. Pozdrawiam Cię, Aniu, bardzo serdecznie. I zastanawiam się, tak przywiozła nam takie łańcuchy, żebyśmy sobie powybierali, bo mam mnóstwo tego miała. Czy tutaj właśnie takie srebrne gwiazdki by się nie sprawdziły, ale też nie chcę, żeby one tak bardzo były, wiecie, widoczne. Tylko tak delikatnie. One są tu w dwóch rozmiarach, więc... Całkiem fajnie można by to tu skomponować. To jest taki łańcuch chyba też na choinkę. Słuchajcie, Ania tego przywiozła całą reklamówę, więc... O, nie, 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 on mi tam skoczył, słuchajcie. Więc może by tutaj takie gwiazdki gdzieniegdzie wykorzystać. Myślę sobie, że do tego mroźnego klimatu naszego te srebrne gwiazdki, zwłaszcza, że mamy to podbicie tym papierem lustrzanym, to bardzo fajnie to tutaj wygląda. No ja myślę, że bardzo fajnie. Zobaczmy, mi tu lecą te kuleczki. Słyszycie, jak gdzieś tu sobie to... Może nie tak, nie chcę ich tak bardzo mocno, żeby tak, wiecie, się mocno rzucały w oczy, ale gdzieś tu ładnie wysuwające się spod tych naszych kompozycji. No tutaj przy tym naszym łośku to już w ogóle czad. Zobaczcie, pod nasze gałązki i gdzieś tutaj ładnie... Tak one, wiecie, dyskretnie wysuwają się. Co sądzicie? Bardzo ładnie się wkomponowały. Dziękuję Ci, Aniu. W ogóle dziękuję wszystkim dziewczynom z wczoraj za wszystkie upominki, za miłe słowa. Fajnie tak się, wiecie, odstresować i oderwać od takiego codziennego, ale trzymają się te kuleczki, od tego codziennego zabiegania. Każdemu przydać się musi. Każdemu życzę. Słuchajcie, może ja bym ten napis też tutaj, bo tak mi tutaj bez tego napisu, ten jest troszkę za duży. Chyba bym szukała czegoś mniejszego, ale ja już tutaj nic nie będę robić. Słuchajcie, kartka się mocno mieni, jest bardzo taka naprawdę zimowa. Mogłabym ją jeszcze psiknąć tym moim. Słuchajcie, przyczepił mi się tutaj niedobry klej na gorąco. Nie chcę narobić tu psikusa. Ale czuję, że jak będę tak... O, dobra, jest już. Może teraz się to jakoś... Czekajcie chwileczkę, zaraz coś poradzimy. Dobra. Ja mam taki, ten wiecie, sparkle. Tu mamy Shimmer Frost, a ja chcę sparkle, czyli ten taki, który taki jest bardziej brokacony. No jasne, prysnęłam i wszystkie kulki poleciały, będę zbierać. I teraz cała kartka się mieni razem z tym tłem, więc tak by to, kochani, chyba dzisiaj wyglądało. Taka moja propozycja. Ja sobie jeszcze tylko poszukam napisów, bo jednak chyba z tych powtórkowych napisów tak nie bardzo. Nie pomysł, ale
Zaraz sobie tu wyjmę napisy takie. O, skrzypi krzesło. Ktoś ostatnio mówił, że krzesło nie skrzypi, ale już skrzypi, więc... Czekajcie, bo gdzieś zgubiłam moje napisy wszystkie. Jak to zwykle ja. Tam są napisy, słuchajcie, z... chwileczkę. Tam mamy zmiętaje, a ja chciałam takie papierowe. O, tu są, dobra. Wsunęłam je sobie do... Do środka są odcięte, już mam. Dobra. Ja myślę sobie, że tutaj idealnie się sprawdzi raczej taki napis delikatny na papierze. To jest ładne, zima, zima, biała, biały pada śnieg, ale on jest trochę za długi, chyba żebym tu dała i tutaj, ale spełnienia marzeń, pierwsza gwiazdka, radosnych świąt. Tu są już takie ciemniejsze te napisy. Nie, ja bym chciała coś z tych delikatnych. Wszystkiego co najlepsze. Ho, ho, ho. Nasze rodzinne święta, pierwsza gwiazdka, świąt pachnących choinką. Wspaniałych świąt po prostu zrobimy. Bardzo mi się podoba ta zima, zima, biały pada śnieg, ale trochę to jest długie, a jakoś tak nie widzi mi się to tutaj coś rozciągać na dwie strony, ale już tu mam bałagan. Także dobra. Jedziemy z tym napisem wspaniałych świąt. O. Ciach. I ciach. Dobra. To usuwam, żeby znowu sobie... Widzicie, człowiek się uczy na błędach. Raz sobie to nacięłam i już. Okej. Okay. I mamy napis. Dzwonią dzwony. Dzwonią dzwonki sań. Teraz co? Teraz tu na pewno bym to ciachnęła troszeczkę na takim 3D. Więc moi kochani, pamiętacie, że mamy dzisiaj literkę G. Zapisujcie. Wiecie, że jesteśmy na połowie, to tak szybko ucieka ten czas, że już tak sporo tych dekoracji było. Jeszcze przed nami jest latarnia. O kurczę, ja sobie to odkleiłam, a wiecie, co chciałam zrobić? Jeszcze to przykleję. Przed nami jeszcze jest latarenka z fabryki Weny. To już wiecie. Reszty nie zdradzę, ale... Jedną rzecz na pewno, słuchajcie, ostatnio tak to przemyślałam, że ostatnią część naszego scrubmasa chyba poświęcę na wykończenie grudniownika, bo wykończenie go, zrobienie okładki, no to będzie trochę zajmowało, słuchajcie, czasu i nie wiem, czy to by się sprawdziło, że ja to zrobię z jakąś inną inspiracją. Niech te dwa dni w całym scrubmasie będą poświęcone tylko i wyłącznie na grudniownik. To był ten pierwszy dzień, kiedy robiliśmy bazę i no i te myślę sobie ten ostatni, gdzie zrobimy takie, wiecie, gdzie go sobie dopieścimy, no musimy go wykończyć, musimy ozdobić okładkę. Ozdobienie okładki to nie będzie takie, wiecie, szybkie, jak robiliśmy każdą ze stron, bo każdy sobie już zrobił. Więc... O. Myślałam, że właśnie tak to ugryzę, bo nie pogodzę tego w ten sposób, żeby, wiecie... To by musiała być bardzo długa inspiracja w tym dniu, a też nie chcę tego. Teraz najlepiej to musiałabym poczekać, aż to wyschnie, ale chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda. Zaraz pewnie będę tego żałować, bo sobie zetrę tu i tam mój brokat. No jakoś dam radę. Najlepiej sobie to właśnie tak poszronić, czy tam pozłocić i zostawić, żeby to wyschło, a potem przyklejać, bo teraz nie mogę tego ani docisnąć za bardzo. Zaraz sobie zetrę ten brokat, więc tylko docisnę te kosteczki. Moi kochani, tak wygląda dzisiejsza inspiracja. Nabałaganiłam tutaj wybitnie. Chyba najbardziej ze wszystkich inspiracji, jakie miałam. Ale tak to jest, jak się robi z brokatami, wiecie, z tymi świecidełkami różnymi, no to troszkę nam się tu nabałagani. Zastanawiałam się nad pudełkiem, bo pudełko już w sumie robiliśmy, więc wiecie, pudełka okleić to nie jest żadna filozofia, tym bardziej, że
Ja właśnie tutaj nie będę go, tu nie ma szybki, tylko jest całe białe pudełko i jak będę oklejała wewnątrz te strony kartki, to najpewniej ja sobie też, patrzę, tu taka piękna gałązka jest, słuchajcie, no żal jej tutaj gdzieś nie wetknąć, została mi pewnie z projektu. Więc jak ja będę sobie oklejała tę kartkę wewnątrz, to najpewniej okleję też na zewnątrz pudełko jakimś ładnym tam kawałkiem papieru. O, i niech sobie tu wystaje, słuchajcie, nie jest śmiech. Tak wygląda nasza mroźna, śnieżna karteczka. Okleję sobie tutaj ładnie panel, albo zrobię srebrny panel. Na nim zrobię taki właśnie z którychś ładnych papierów, ten może beżowy, i przewiążę jakąś niebieską wstążeczką i potem przykleję na wieczko. Być może tak będzie, ale też nie jestem jeszcze pewna, a tak jak mówię, te pudełeczka, no to są tylko takie, wiecie, dodatki do kartek. Pisaliście, że rzadko kiedy ozdabiacie, przywiązujecie wstążkami, więc każdy sobie może zrobić według własnego uznania. Ja też pomyślę nad tym. Tak wygląda dzisiejsza inspiracja. Kolejna strona naszego grudniownika też jest udekorowana. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Kochani, czekam na Wasze prace. Pamiętajcie o hashtagowaniu prac, żebym mogła do nich dotrzeć. Ja troszeczkę mam... Słuchajcie, ja oglądam Wasze prace, widzę, jak wszędzie mnie oznaczacie, ale czasowo, bo jest tego mnóstwo, nie jestem w stanie też wszystkich udostępniać, wszystkich pokazywać. No jest to jakby dla jednej osoby naprawdę bardzo ciężkie do wykonania, za co Was przepraszam, ale ja naprawdę wszystkie te prace oglądam i one są cudowne. Jestem taka szczęśliwa, że jesteście ze mną i że ten Scrub Mass daje Wam tyle radości, bo myślałam, że on tylko taki, wiecie, jest dla mnie taką radochą tego tworzenia świątecznego, ale cieszę się, że jesteście ze mną. Widzę to, czuję to od Was i to jest cudowne. Dzisiejsza zimowo skrząca inspiracja specjalnie dla Was, kochani, i do zobaczenia do jutra, do godziny 18. Pozdrawiam Was, miłej niedzieli Wam życzę. Pa, pa.